Siemaneczko kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Cobra Fishing na kolejnym wyjeździe. Słuchajcie, ci, którzy oglądają mnie na bieżąco, wiedzą, że dwa moje ostatnie wyjazdy na Horstce zakończyły się totalną porażką. Raz tutaj byłem łowiąc metodą, kolejny wyjazd, feder klasyczny, również nie przyniósł żadnych rezultatów. Dzisiaj po raz kolejny metoda, kochani. Zupełnie inna strona zbiornika, zupełnie inne podejście do tego dzisiejszego wędkowania. Piękna pogoda, 22 stopnie pokazują w dniu dzisiejszym termometry, także zobaczymy, co ten dzisiejszy dzień przyniesie. Jeśli chodzi o to, na co będę dzisiaj próbował, tradycyjnie u mnie pelet 2 mm kopensa, w tej chwili jest to czysty pelet. Na razie nie podaję go do wody, jak widzicie zestaw już jest we wodzie, pierwszy rzut oddany od jakichś 6-7 minut. Próbuję na tego typu zanęta. Jest to, moi drodzy, zanęta od firmy Makarp, Marek Cieślak, Tutti Frutti z dodatkiem mikro peletu. Dzisiaj jest, tak jak wspomniałem przed chwilą, dość ciepło, także mam nadzieję, że te leszcze czy inne ryby będą chciały pobierać i wejść w tą słodką zanętę. Jeśli chodzi o to, czym będę nęcił, kukurydza, zwykła kukurydza w puszki, mam ją tutaj wlaną we wodzie, po prostu dzisiaj jest wysoka temperatura, żeby mi ta kukurydza nie obesła. No i tutaj w osobnym pojemniku również do nęcenia pelet 8 i 4 mm, tak będziemy dzisiaj próbowali. Jeśli chodzi o to, co będę zakładał na gumkę, to tradycyjnie u mnie już chyba wiecie, że dużo łowię na przynęty Sonobites. Mam tutaj takie przynęty jak czekolada Orange 10 mm, jest tutaj Banoffee, Power Scopex, Washed Out, no i te moje ulubione przynęty Fluoro też w rozmiarze 10 mm. Także zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Zapraszam was, kochani, serdecznie na film już w tej chwili. Życzę miłego oglądania, no i oby tym razem udało się coś połapać. Zostańcie do końca. Słuchajcie, kochani, jakieś 40 minut na rybach, 4 oddane rzuty, 2 rzuty poszły na duży podanik 20-gramowy od Prestona z tą zanętą Tutti Frutti od MC Carp i 2 rzuty na pelet 2 mm kopensa. Ja w tej chwili, ja wam tutaj pokażę, mam tutaj taką zalewajkę, to jest zalewajka waniliowa, ona służy do dipowania kulek. Firma M-Bites Deep, coś takiego, bardzo gęsta taka zalewajka, taki płyn o smaku i aromacie waniliowym. Ja w tej chwili dolałem tą wanilię do tego peletu. Zmieniłem podajnik na malutki, również 20-gramowy podajnik. Widzicie, ja to mam tu zrobione przelotowo, to jest podajnik Prestona. Ale o co tutaj chodzi, co wam chcę pokazać. Bardzo cieniutki przypon i za chwilę wam pokażę z bliska, bo tego tak z daleka pewnie nie będziecie widzieli. Mam tutaj takie przypony, już wam je tutaj pokazuję. Mam tutaj takie przypony, które służą, są do federa klasycznego. To są przypony na takiej rolce, one są z Matrixa. Haczyk w tej chwili jest tutaj nawinięty na tej rolce 0,18, na żółce 14, moi kochani, i to są przypony metrowe. Co ja w tej chwili zrobię? Skróciłem ten przypon do 10 cm, tak jak to jest przy metodzie, i mam białe robaki. Dlaczego białe robaki? Dlatego, że zauważyłem, że cały czas tutaj w okolicy tych trzcin i tutaj tych grążeli, tych krzaków tutaj w koło, które są, spławiają się małe ryby. Spróbuję zapolować na płocie. Okropny gorąc, tak jak wam wcześniej wspominałem, 22 stopnie pokazują termometry w dniu dzisiejszym. Naprawdę jest gorąco, siedzę w koszulce, a po prostu czuję, jak mi cieknie po plecach. Jest niesamowity gorąc. I przypuszczam, że ta ryba, jak nie będzie brała w tej chwili, to ona może dopiero podejść do żerowania w godzinach wieczornych, koło 17-18, a może nawet później, kiedy temperatura powietrza zejdzie troszeczkę, te słońce przestanie tak grzać, ta ryba też może wtedy zejdzie na dół. Jak powiedziałem przed chwilą, spróbujemy połapać płocie. Mam tutaj białe robaki. Założę na ten mały haczyk 2 białe robaczki, moi drodzy. I założę to, podam to razem z metodą. Natomiast nie będę tych robaków utapiał w środku, tak jak to przeważnie robi się przy klasycznym łowieniu na metodę, kiedy to kulkę wkładamy do środka. Tylko ja po prostu wystawię te robaki na wierzch, tak żeby ta ryba od razu po zarzuceniu tego mojego zestawu mogła mieć kontakt z tą przynętą. Jak ja to robię? Wystawiam te robaki na zewnątrz. Ja wam później pokażę, jak to, bo tego tak nie widać. Widzicie, żółka przechodzi mi przez środek, robaki są na zewnątrz. Zasypuję to tym waniliowym peletem. Zasypuję to tym waniliowym, kochani, peletem. I tradycyjnie odbijam sobie metodę tak, jak to powinno
być. Odbijamy metodę. Mamy to pociśnięte. Tutaj sobie delikatnie to skoryguję. Mogę to sobie tutaj podciągnąć. Tyle uważam. Zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? Metoda jest nabita, a te robaki tutaj się ruszają u góry. Tak spróbujemy złapać jakąś rybkę. Dystans, jaki mam w tej chwili zaklipowany około 10 metra, dlatego że tutaj do 10, mniej więcej 8-10 metra jest, tak powiedzmy, do 2 metrów, a później od razu jest spad do około 4 metrów, może 5. Tam podajnik 30-gramowy spada mi 16-17 sekund, także dosyć głęboko. Także próbujemy na tym 10 metrze. Tutaj mam niedaleko takie grążele. Rzucę to, kochani, tak spod kija. Położę to, no i zobaczymy, czy tutaj na takim bliskim dystansie coś się zadzieje. Kilka ziarek kukurydzy z procy na górę. No i popróbujemy troszeczkę w różnych miejscach na te białe robaki. Jak nie przyniesie to żadnego rezultatu. Mam tutaj też czerwone robaki zwykłe, natomiast te czerwone, one są bardzo, bardzo malutkie. Myślę, że dwa takie malutkie robaczki na ten haczyk 18, to ten haczyk będzie cały przykryty. Także jeśli, bo na razie, tak jak wam powiedziałem, no nie było żadnej ocierki. Próbowałem tutaj różne te aromaty, smaki. Słońce wysoko, ta ryba nie pobiera. Spróbujemy na robaki. No tak, moi drodzy, wygląda w dniu dzisiejszym nasze ozdobowisko. Tak widzicie, nie jestem na rybach sam, jest ze mną moja kochana żonka, jest ze mną córeczka, namiot dla córki, parasol, bo naprawdę strasznie grzeje słońce. Tutaj moje łóżko karpiowe, które mam, jakiś stoliczek, piwko. Tutaj ja stanowisko do pedera. Piękna jest pogoda, jest przecudownie dzisiaj. 13 maja w dniu dzisiejszym, dokładnie 22 stopnie na termometrach, jest przepięknie. Tutaj też obok siedzi mnie kolega za namiotem, jak widzicie, rzeczy rozłożone. Karpióweczki stoją, mówił, że wcześniej wyciągnął takiego malutkiego karpika, gdzieś około 2-3 kg. No i tak sobie siedzimy. Ja szczęśliwy, bo na rybach, rodzinka też szczęśliwa. Tutaj odpoczywają sobie nad wodą, córka się bawi. Także, kochani, tak to tutaj u nas wszystko wygląda. Oby tylko jeszcze ryby chciały brać. Powiem wam, moi kochani, że jest kompletny dramat. Już nie wspomnę o tym, że jestem trzeci raz na łowisku. Wszyscy, którzy byli na łowisku, ten karpiarz, który siedział koło mnie tam z drugiej strony, nie wiem, czy to widać, jak wam pokazuję palcem, tam jakiś chłopaczek jeszcze, tylko jeden został, wszyscy pozbierali się do domu. Jest taka temperatura, 22 stopnie, bezchmurne praktycznie niebo, tak świeci po prostu słońce, że nie można wytrzymać nad wodą. Uwierzcie mi, ryby kompletnie nie biorą. W tej chwili wędkę tu już przestawiłem na drugą stronę. Pokażcie wam, tutaj obrócę tylko. Widzicie, mam kij przestawiony na drugą stronę i próbuję tam rzucać w tą zatoczkę. Tam jest około 1,5 metra wody, w tą zatoczkę tutaj, tak jak te lilie rosną tutaj, kompletnie nic się, kochani, nie dzieje. Robimy jakieś jedzonko, podejdę tutaj z wami dalej, wam pokażę, jak to tutaj u nas wszystko dzisiaj wygląda. Gryl się pali, mieliśmy jechać na obiad, no ale miałem gryla w samochodzie, także zrobimy jakąś kiełbaskę. Gryl się pali, jak widać. Robimy jakieś grylka, no i tak to, kochani, wygląda. Powiem wam, że ciężko dzisiaj to wszystko widzę. Maleństwo moje leży, mama tam chyba dokarmia, z tego co widzę. No to niech sobie pije, cicia. No i co już wam mogę powiedzieć. Próbuję na kukurydzę, próbuję na czerwone robaki, na białe. Zero jakiegokolwiek kontaktu z rybą. Żałuję, że nie wziąłem bacika, bo tutaj zaraz przy brzegu fajne płacie się spławiają, ale mam ze sobą spławik do pellet waglera, taki 2-gramowy. Także za chwilkę, żeby mała miała radość, spróbuję tutaj ten zestaw przerobić. Mam białe robaczki, spróbujemy połowić jakieś płoteczki. No i zobaczymy, czy chociaż te płocie będą chciały dzisiaj szkubać w tak upalny dzień, bo chyba nawet je męczy te słońce. Mimi, ty tam grylujesz? Tak? Bez ryby nie biorą, to się jeszcze czym innym zająć, nie? To ze gryla robimy. Nie mam czasu poczytać książki. Dzisiaj taki wyjazd rodzinny, kochani, między innymi na ryby, ale głównie przyjechaliśmy tu z naszą córką posiedzieć nad wodę. Strasznie gorąc wam dzisiaj, nic kompletnie się nie dzieje. Na kulki próbuję, na takie, na owakie, na żółte, na dumbbellsy, pływające, niepływające, opadające, różnego rodzaju, na mady. Białe robaki inaczej mówiąc, bo jedni mówią tak, jedni mówią tak, natomiast wszyscy na pewno wiedzą, o co chodzi. Gryla palimy, jest w tej chwili godzina 16:25, od 10 tutaj jesteśmy, gdzieś chwilę po 10 tu byliśmy, nawet jednego tarcia. Wszyscy ze zbiornika, którzy byli, się już pozbierali, my też pomalutku już pakujemy rzeczy.
No trudno, tak to czasami bywa, jak ja to mówię, czas spędzony z rodziną jest najważniejszy i nad wodą, poza domem, dziecko nie siedzi na telefonie, nie ogląda bajek, tylko gania, bawi się, cieszy się, że jest z tatą na rybach. No fajnie by było, jakby się coś działo, no ale niestety. Kiełbaska nasza w grillu dochodzi. No i co, pomalutku będziemy się zbierać do domu, jakby się przez przypadek udało coś złapać, to na pewno pokażę Wam na materiale. My tutaj jeszcze godzinkę, może troszeczkę ponad zostajemy, no a w dniu jutrzejszym, dzisiaj mamy sobotę, jak nagrywam ten materiał, jutro rano jadę na stricte taki zbiornik komercyjny, karpiowy. Mam nadzieję, że chociaż tam się uda mi coś połapać, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio ciężko u mnie z tymi rybami. Nie wiem, ryby przestały mnie chyba lubić, albo jakoś tak trafiam po prostu w takie dni, że nie mogę nic połapać. Przyjechałem dzisiaj tutaj na Hors, bo mówię, fajna pogoda, może jakieś leszczyki połapię, może coś, no niestety nic. Natomiast kolega, który tutaj siedział obok mnie, Wam powiem, ten karpiarz, był tutaj 2 tygodnie temu i ogólnie był zbiornik zamknięty. Bo ponoć tutaj odławiali rybę, odławiali całe te duże karpie, 15-kilowe, 16-kilowe, jakieś tam 12-ki, przerzucali na ten drugi zbiornik, wyciągnęli masę dużych leszczy, gdzieś ponoć tą rybę odsprzedawali czy coś. No ja wiem, to nie jest z mojej strony teraz żadne tłumaczenie, że ryba nie bierze, że nic znowu dzisiaj tutaj na tym zbiorniku nie połapałem. Natomiast powiem Wam szczerze, że zauważyłem, że jest tutaj na tym zbiorniku bardzo cienko z rybą. Bo jeździłem tutaj 2 lata temu, jeździłem tutaj w zeszłym roku. Ci, którzy nie widzieli mojego filmu, mogą się wrócić do filmu, który jest chyba bodajże zatytułowany Majowe Leszcze, czy coś takiego, czy piękne, czy majówka na Horst. Zachęcam do tego, żeby sobie ten film zobaczyć. Pięknie tutaj połapałem. Na 2 kije to było po prostu co robić, branie za braniem. I od maja do późnego września, jak tu jeździłem, powyciągałem tutaj piękne płocie, powyciągałem w zeszłym roku tutaj piękne liny. Naprawdę fajnie tu powędkowałem. W tym roku tutaj jeżdżę, jeżdżą tutaj moi znajomi, jeżdżą inni wędkarze, nie można tutaj kompletnie nic połapać. Nie wiem, czy ta ryba została odławiona, czy się ten zbiornik jakoś zepsuł, czy nie wiem, co się z tą wodą stało. No natomiast jak widzicie, jeżdżę, próbuję na metodę, na słodko, na pikantno, na jakiegoś tam klasyka, coś, uczę się, bawię się tym wędkarcem, nie można nic złapać. Godzinkę jeszcze tutaj zostajemy ponad, jak już powiedziałem, jak się uda coś złapać, no to po prostu Wam wrzucę to na film, a jak nie, no to mam nadzieję, że połapiemy w dniu jutrzejszym coś fajnego. Zostańcie kochani do końca, my za chwilkę zabieramy się za jedzenie, no i jestem dobrej myśli, że jeszcze podejdzie jakaś malutka, chociaż rybka, na pożegnanie. Dobrze by było, no bo tak jeździć tutaj cały czas na ryby i nic nie połapać, no to troszeczkę ciężko. No ale jak ja to mówię, wędkarstwo to jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jesteśmy dobrej myśli. No i tak moi kochani, cóż ja Wam mogę w dniu dzisiejszym powiedzieć. Jest godzina 17:30 w tej chwili dokładnie na zegarach, od godziny 10:00 Fors na rybach. Temperatura ogromna, nic nie połapane. Coś ta woda dzisiaj i w ogóle na ostatnich wyjazdach mi nie sprzyja w tym roku. Tak jak widzicie, my dokończamy naszą kolację. Zrobiliśmy sobie fajnego grilla, bo jest fajna pogoda w otoczeniu tej pięknej natury i zieleni. No i to tyle, co Wam mogę więcej powiedzieć. Jutro niedziela, wybieram się na zbiorniczek taki karpiowy, tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, zobaczymy, czy tam się uda coś połapać. Także jeśli się Wam film, kochani, podobał, łapy w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. I to tyle, do następnego spotkania nad wodą. Cześć! Powiem Wam, moi drodzy, że chyba w dniu dzisiejszym przy takiej temperaturze to miałem dopiero teraz o godzinie 17-18 przyjechać na ryby. Bo tak jak tutaj teraz idę, tak jak to widzicie, idę po resztę rzeczy, które muszę spakować do samochodu. No, dopiero teraz naprawdę widać, jak ta ryba się wszędzie spławia. W każdym jednym miejscu. I mniejsze, i płocie, i leszcze chodzą. Całe tutaj z góry po prostu stada tej ryby. Widać, jak ta ryba teraz zaczęła dopiero chodzić. Więc teraz dopiero z wieczora mogłyby być jakieś szanse na to, żeby coś połapać. No, niestety chciałem nad wodę przyjechać sobie z moją kochaną rodzinką, z córeczką. No, już jest godzina 18, nim dojedziemy do domu. Będzie gdzieś koło 19, ale wisi tutaj na tych, zobaczcie co to tu się, nie widać to, nie widać, żebym Wam to pokazał, nie widać tego, pełno takich jakichś malutkich, zielonych, nie wiem czy to są stonogi, czy jakieś takie larwy, jakichś owadów, pełno tak drzewa na tych nitkach, na tych pańczynach wiszą. Wracając do tego tematu, no po prostu przyjechałem z córką, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, no i niestety już jest godzina 18, trzeba się zbierać do domu, bo malutka niestety musi iść do kompania i musi iść spać. Ja też jadę po dzisiejszym dniu troszeczkę odpocząć.
jutro wybieram się z samego rana na ten zbiornik karpiowy, o którym wam wspomniałem, także mam nadzieję, że coś uda się połapać. Bądźcie czujni, niebawem wpadnie nowy film. Raz jeszcze łapy w górę, subskrybujcie kanał. No i to tyle, do następnego spotkania. Siema.